Cześć z tej strony, Mike. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii News Flash. I dzisiaj mam informację na temat projektu, o którym już wielokrotnie były filmy na moim kanale, a mianowicie W12. Strona oczywiście projektu W12.eu. I teraz Wam pokażę informację, która pojawiła się na Twitterze, a mianowicie. O, coś mi się nie przełączyło. A mianowicie z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż planujemy W12 IEO, czy IEO to o czym wielokrotnie mówiłem, to jest Initial Exchange Offering czyli oferta publiczna poprzez giełdy podpisali kontrakty z czterema giełda, giełdami uzyskano porozumienie z giełdą piątą, ale jeszcze nie ma informacji, jak wejdziemy sobie na chciałem powiedzieć na Discord na, na można powiedzieć na Twitter W12 to nie ma jeszcze informacji nie ma inf informacji na temat jakie giełdy tego nie ma, co ciekawe można też znaleźć informacje, że osiągnęli swój softcap to może oczywiście spowodować no zależnie od tego jakie giełdy chociaż ja bym nie liczył tutaj osobiście link macie oczywiście pod filmem ja bym nie liczył tutaj osobiście i się nie, nie napalał na żadne Binance, Bitrex i inne tego typu rzeczy to na pewno nie jest taka skala projektu, nie, nie są tego typu giełdy aczkolwiek życzyłbym żeby takie giełdy były ja raczej obstawiam mniejsze giełdy, być może jakieś chińskie giełdy lub koreańskie, trudno mi powiedzieć. Aczkolwiek może to spowodować ruch w projekcie, więc jeżeli ktoś ma tokeny, to może potrzymać. Być może uda się na tym coś zarobić. Jest to jeden tak naprawdę z niewielu projektów, który cokolwiek robi, bo bardzo wiele projektów upadło. Oni cały czas coś robią, cały czas coś tam mieszają. Konta premium, nie konta premium, cały czas coś się dzieje. Zobaczymy, ja tych tokenów troszeczkę posiadam, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo, czy to wpłynie na cenę tokenów. No wiadomo, że jak zostanie przeprowadzone IEO, to automatycznie token znajdzie się na tych giełdach, więc to jest fajna informacja, bardzo pozytywna. No i właściwie tyle z mojej strony. Tak, chciałem Wam dać szybko znać o tym, że coś takiego się dzieje. Miałem to zrobić wczoraj, niestety się nie wyrobiłem. Także z mojej strony to tyle. Wszystkie jakieś tam linki będziecie mieli do, do Telegrama, a W12, do strony projektu, do Twittera, oczywiście, pod filmem, także możecie sobie sami poczytać. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, do następnego.